Sara? Co ty tutaj robisz? Wiesz co, tak przechodziłam i z ciekawości zajrzałam. A co ty tutaj robisz? Ty chyba dzisiaj miałaś nie pracować. Tak, ale przyszłam po ładowarkę, bo zostawiłam... Ale twoja ładowarka jest w Scarface. Nie, jestem pewna, że zostawiłam ją tutaj, w Edykrze. I bo na wszystko ci się miesza od pracy w dwóch miejscach naraz. Chodź, pójdziemy do Scarface, poszukamy tej ładowarki. Ale zaraz, co ty robisz? Dlaczego nie chcesz mnie tam wpuścić? Nic, po prostu nie chcę, żebyś szukała ładowarki w miejscu, w której jej nie ma. Sara, znam cię i widzę, że ściemniasz. Co to znowu jest za akcja, co? No, żadna, Iwona! 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 Cholera jasna. Co on tutaj robi? Ten typ? No. Kupuje pap, a co, znasz go? On kupuje pap? No, dla swojej dziewczyny. No, w to nie wątpię. Kogo ja widzę? Karol! Cześć! Iwona? Przepraszam, to wy się znacie? No? Karol, ty kupujesz pap, tak? A czemu ja o tym nic nie wiem? Iwona, o co chodzi? Coś jest nie tak? Nie, wszystko w porządku, tylko ja właściwie muszę się zbierać. O nie, nigdzie pan nie pójdzie, dopóki się nie dowiem, co tu jest grane. Właśnie, powiesz, czy ja mam to zrobić? Marta, słuchaj, to jest oszust, kompletnie niewypłacalny człowiek, naprawdę. Słucham? No, chyba że masz coś jeszcze do dodania. Przepraszam, ja już pójdę. Nie, to jest chyba jakaś kpina i ty, człowieku, marnujesz mój czas? Przepraszam, do widzenia. Z nieba mi spadła Iwona, naprawdę. No, nawet nie wiesz jak bardzo. Przecież gdybym ja teraz podpisała z nim te papiery, to byłabym w czarnej... A skąd ty go właściwie znasz? Powiedzmy, że znam jego dziewczynę. Zresztą szkoda gadać. Dobra, wpadłam tylko po ładowarkę i jak widać uratować sytuację. Uciekam, pa!